Dobry. Pan się dobrze czuje? Tak. Nie trzeba coś, jakieś choroba jakaś, zawał serca czy... Nie, ja nie mam zawału. Nie, jest po prostu... Te powietrze z nimi musi odbierać fajnie tutaj, nie? No, ale tu przystanek jest. Ja wiem o tym. Pan jest bezdomny? No ja tak na noclegownię, ale to na razie mówię, dwa lata. To dwa miesiące nie było na emeryturę, wie pan, czy... Papiery poniedzieli, wszystko, więc... na to fajnie. No i dobrze, tu miałem chałupę, tu zostawiłem wszystko, no ale tak się zdarzyło. Nie wiem, trochę głodu mam, no kurczę, nie chcę mi się. Bo tu żona przejeżdżała i mówi, że jakiś chory chyba leży na przystanku i prawdopodobnie stracił przytomność. Nie tu znają, nie. A nie, przy tym się nie straciłem. Tobie kupię coś do jedzenia. Ja tu mam krepił, nie. Ale czemu pan nie idzie do, nie wiem, do noclegowni albo gdzieś? Byłem tam. I co? Ale tam panu... To jest takie... Jest... Nie chciałbym... Tam znam tych ludzi, oni mnie też znają, ale co pan tam było? To jest opiekun, każdy tam ma na 8 godzin na rano, na południe, na naród. To tak kradną. Ale co pan ukradł, jak pan tutaj nic nie ma, tylko torbę taką? No torbę, no. Nie mam torbę, ale no co jak... kiedyś, jak było zimno, nie? No to byłem tam, no dobrze. No idę. Dobra, poszukiwam, że coś poszedł. Na miasto, no musiałem zacząć sprawy. No, przyszłem, a już. Później patrzę, już nie ma dwóch, czy poszulek, albo do tego, no, i kogo ścigać. No co, to później ja mówię, że ja będę wszystkie ciuchy, te koszulki, czy tam buty, czy tam tego, nosić ze sobą. No. A podobno tam nie tylko kradną, ale słyszałem, że wszy są, wszy. Tam pryskają, jest dezynfekcja, jest ta kierowniczka, wie pan. Jest tam wszystko ok i takie pluskwy, takie czarne, nie? Aha, pluskwy. To, no ale to pluskwy teraz już tak nie ma, bo to jest dezynfekcja, to jeszcze muszą wyjść. Natomiast zdezynfekują, może za ileś tam chodzi, to tylko można przyjechać, żeby to wszystko osiadło, nie? No tam różnych ludzi, a teraz... No, a czemu pan na przykład nie spróbuje, skoro nie noclegownia, to na przykład u franciszkanów? Ja byłem tam. Ja byłem. No to dlaczego nie? Ale muszę usiąść. Łach. Czyli pan jaką robię, może na studentów, ale już nie jest to, co było kiedyś. Bo no, to piło, to ciało, nie, ale... Franciszkanów też ojca Wawrzyńca bardzo dobrze znam. I gotowałem, i spałem, i tam są inni ludzie z nas. Inni są ludzie, nie? No. U Franciszkanów. Tak. Inni są. No bo się zmieniają, no ja wiem o tym. Tam są 20 facetów jest i oni się zmieniają, no bo jeden oni... przychodzi, inny odchodzi. No, bo to jest. No ale ja jestem ciekaw, czemu pan nie chce tam do nich iść, no oni w sumie fajni ludzie są, no. Ci Franciszkanie i ojciec Wawrzyniec i w ogóle. Wiem, znam ich też bardzo dobrze. Bo ojciec Wawrzyniec, ja wiem, że on ma taką zasadę, że jak ktoś wypije, no to on go wyrzuca. No. Oczywiście, no to wtedy w domu kary, tam to nie można w ogóle. A to znaczy się, że pan tam był, ale pana wyrzucili? Nie, ja odeszłem. Nie o to chodzi, bo pieniądze jest. Zmówcy, że załatwiłem pieniądze, nie? I później dostawałem ten zasiłek, tamten okres słupkę, calupkę, to. I później ta pani Alina
Alina. Tak. W Anglii jest Agnieszka, no. Dobra, nie ważne. To później było tak, że pieniążki były tak. Tam płaciło się, ale to wszystko na Betlejemka, na nich. Te pieniądze zabierali. I nie miał ani grosza. No tak, no ale oni to zabierali, no ale dawali za to jedzenie i spanie, no, wcześniej, i higienę, no, tak. Łazienki były, no normalny dom, no, taki. Normalny, elegancko. Normalny, elegancko, tam nie ani wszy, ani pluskie. Tam nie ma, tam nie, tam jest sześciutko, to jest prawda. No, jest jedzenie, wszystko jest. No ale co panu, jakie pieniądze mogli zabrać, jak pan jeszcze nie ma emerytury przecież? Zasiłek. A, zasiłek, Z MOPS-u, nie? Dużo? No pan teraz, no ile wtedy było? 1200 profesorów, salutów, z tym, no. Rok wtedy było 1000. A to za dwa miesiące minął. Dwa razy. Wtedy, no dobra, no ale za 1200 i czy więcej trochę, no to jako taką idzie tam jakoś żyć. I gdzie te ludzie też są, teraz są inni, wcześniej to było trochę inaczej, bo jest taka sprawa, że tam jest m***ka mieszka, ona wynajmuje takie małe, malutkie pokoiki z łóżkiem. Ona zmarła. A ta stara zmarła, ale ta młoda żyje. Ma małe takie pokoiki. Nie? No i są takie pokoiki, ja nie wiem, za 300-400 zł miesięcznie chyba. No, ta starsza to miała 500 płacił, nie? Wynajmowała, nie? No wynajmuje, no dalej wynajmuje. Nie wiem, no, może 400 zł, woda jest, wszystko, kanalizacja. No ja wiem, że znam ją bardzo. No i godziwe warunki, no nie są luksusy, ale idzie żyć. Czemu pan nie próbuje tak? No ja muszę mieć stały dochód. No ale co, zasiłek 1300 zł to nie jest stały dochód? No jest, ale to trzeba mieć wyższy adres, że później przyjdzie pani socjalna, czy tutaj, co region to jest inny, pan czy pani socjalna, wywiad robią, spisują dokumenty, no i wtedy przychodzę i widzą, nie, co i jak, nie, i co potrzebuje. No to przecież nic by się nie stało, jakby pana tam... Ale jak nie ma się pieniążków od razu i żeby tam bym poszedł, no dobra, poczekać, czy coś, jak się idzie i coś załatwię, no to wszyscy od razu są jakieś pieniążki, żeby zapłacić przynajmniej, na razie, z początku. No ja wiem, no ale jak tych pieniążków nie ma, bo idą na przelew, no to ich nie ma, no to wiadomo. Przelew, ja tak... Przelew, no to jak tam ktoś pije, to nie sobie pije, no to jest każdego osobista sprawa, mnie to nie interesuje. No tak, no ale coś tu nie gra, no bo jak jest 1300, no to 400 by poszło na mieszkanie, to by zostało 900, a za 900, no wiadomo, to nie są luksusy, no za 900, no jest ten chleb, jakiś ser i jakieś masło, no tam nie ma jakichś luksusów, ale idzie za to. No nie, trzeba osobiście się kupić jedzenie i żywić. No osobiście. Dobra, no ale za 900 zł na miesiąc nie da się chleba kupić i sera, czy jakiegoś masła, no da się. A jeszcze są bieda zupki, u proboszcza są, tam można na zupę iść, mam kolegę, co do MOPS-u chodzi codziennie na zupki, no to... Za 900 złotych. Wysło. Za 900 zł spokojnie można przeżyć. Jak się ma dodatkowe jeszcze takie wyżywienie z MOPS-u i to. Pewnie, że tak. Ale się nie chce, co? No się nie chce, panie, oj, no to emerytura. Kochany, emerytura, bo będę miał niedługo. Emerytura niedługo, papiery i to dostać. I podziękuję. Wszystko, no. Wtedy będę mieszkał sobie pod kobiurem, tam między piaskiem a kobiurem. A tam jest dom pomocy społecznej chyba. Tam zapłacę, będę miał spokój, zalał tych ludzi, których widzę, takich. No wszystko, bo jest takie coś, nie? Że co?
tu z dala od tych tyłu, bo widzę młodych ludzi, zdrowi tego, tak od nim wybrają i takie sprawy. Podaj. Młodzi ludzie, przecież ja już 65 lat skończył za ile? 4 listopada, no, 65 lat. No i papiery z kopalni, z firmy, co tam robimy na kopalkach ciężko, no. No, lata przerobione, no. No i gdzie pan teraz pójdzie? Jak? Co? No, tu pan będzie spał w tym? No, tu się położy, no a czemu nie? Ja się pytam, no bo... No, jak pan chce, żona mi powiedziała przyjedź tu, bo jakiś chory albo zawał dostał, albo co. Leży tam 2 godziny. Ja serce nie no, ale jak widzę, że pan pomocy nie potrzebuje, no to mnie tu też nie potrzeba. No. No, dobrze, że pan powiedziała. No, zainteresowałem się, bo myślałem, że... Nie masz jakiegoś tamtego, bo chcę poszedł coś kupić do zjedzenia. Albo byś mi kupił biedące. No, ja taki nieubrany jestem, w laciach przyszedłem. Bo... Jakiś tam kefirek zimny, jakiś tam bułek teraz, nie wiem, czy już bułki gdzie kupić teraz. Albo... O, kefirek zimny, coś do bułek. Albo są takie zestawy. Taka już tam, choćby na zimę już. Ale ja nic nie mam przy sobie, nawet pieniędzy nie wziąłem. Po prostu lacie, w laciach wyszedłem w krótkich gadkach. A przyjechałby pan? Ja panu tak, dobrze panu radzę, a pan nie chce moich rad dobrych posłuchać, no to ja też nie posłucham pana dobrych rad. No wie pan, jakby pan posłuchał moich dobrych rad, to ja bym pewnie posłuchał pana i bym panu to kupił. No ale jak pan chce po swojemu, no to co ja panu... Po swojemu, no to co ja dzisiaj zrobię, wszyscy mówią. No ale nie pan pomyślał. Jeżeli ja chcę komuś pomóc, to muszę pomóc mu... Mądrze, tak żeby nie podtrzymywać jego problemów, tylko żeby mu dać wyjście z tych problemów. No, a ja się muszę uczyć. A ja bym tak podtrzymywał pana problemy. No. Także do widzenia.